Dzisiaj audycja ma temat szarża na kawalerki i o tym porozmawiam z Marcinem Drogomireckim z portali Morizon i Gradka. Ale zanim przejdziemy do szarży na kawalerki, to powiem, co jeszcze omówimy. Omówimy to, dlaczego w ogóle zapraszam Marcina albo jemu podobnych ekspertów, a innych nie zapraszam. Omówimy też to, jak wygląda w ogóle struktura popytu na mieszkania. Jedno, dwóch, trzy. Czteroizbowe lub pokojowe, jak to woli. Zaraz wyjaśnię, na czym ta różnica polega, ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał. Pisz nam też w komentarzach, o czym chcesz audycję, bo chętnie zorganizujemy audycję właśnie specjalnie pod Wasze żądania. I temat pierwszy, do którego przejdę, to od razu, dlaczego zapraszam jednych ekspertów, a innych nie. Otóż przykro mi, ale ja nie zapraszam ekspertów. Lub ludzi podających się za ekspertów, których zarobki zależą lub są związane z poglądami, które mogą głosić. Niestety w mediach widzimy wiele takich wypowiedzi, a ja takich wypowiedzi nie chcę mieć u siebie, bo ktoś, nawet ja nie mówię, że to zrobi intencjonalnie, on może podświadomie preferować lepszy, bardziej jemu sprzyjający ogląd rzeczywistości, a ja lubię ludzi, którzy mają. Dystans do rzeczywistości, bo tacy są obiektywni. I takim przykładem informacji, od razu którą poproszę, żeby Marcin skomentował, była taka, która się okazała dzisiaj w mediach na temat tego, że w portalu jakimś w styczniu 2023 o chyba 38% wzrosło zainteresowanie przeglądaniem ofert mieszkań, i z tego ktoś wysnuł wniosek, że w ogóle wraca popyt na rynek nieruchomości. Dla mnie jest to wniosek zupełnie nieuprawniony, ale też przede wszystkim informacja jest oderwana od kontekstu Marcin. Opowiedz nam o kontekście stycznia i grudnia na przełomie wielu lat, jak to wygląda w portalach. No w końcu przecież pracujesz w portalach. Jak najbardziej. Dzień dobry, Tomku, dzień dobry Państwu. Tak, podawanie rzetelnych informacji, myślę, to jest podstawa budowania zaufania dla ekspertów, i, no i właśnie, podając liczby, podając fakty, warto podawać ich kontekst. No, w tym przypadku, o którym mówisz, czyli powiedzenie, że nagle wraca popyt na mieszkania, ponieważ w styczniu tego roku, względem grudnia zeszłego roku, portal nieruchomościowy notuje, Prawie 40% wzrost oglądalności, wzrost ruchu, No to brzmi fantastycznie, rzeczywiście można pomyśleć, wow, co za wystrzał. Natomiast prawda jest taka, takie zmiany względem w styczniu, względem grudnia są każdego roku. Pamiętajmy, że grudzień to jest czas, kiedy skupiamy się na przygotowaniach do świąt, kiedy kupujemy prezenty, pieczemy ciasta, karpia, karpia też karpia też. Karpia obowiązkowo, tak. Potem szykujemy się do Sylwestra. Krótko mówiąc, grudzień na rynku nieruchomości no jest takim czasem zastoju, jeśli bierzemy pod uwagę klientów poszukujących. Bo oczywiście ci, którzy chcą dopiąć transakcję, już podpisać akt u notariusza, tak, wtedy jest wzmożony ruch u notariuszy. Natomiast Poszukujący zajmują się w grudniu zupełnie czym innym niż szukaniem mieszkań, i to powoduje, że grudzień, z punktu widzenia ruchu w serwisach ogłoszeniowych, nieruchomościowych, jest jednym z najsłabszych, jeśli nie najsłabszym miesiącem. Z ja diczeń... dodam od siebie, pozwolę, przepraszam, że się przerwałem, dodam od siebie jeszcze o takich zachowaniach również sprzedających dwóch zachowaniach. Oni w styczniu. Przepraszam, w grudniu również nie rozważają sprzedaży, bo oni podejmą dopiero postanowienie noworoczne, że sprzedadzą to mieszkanie. Jeżeli nic się nie zmienia istotnego w prawie, szczególnie w podatkach na przełomie roku, to tutaj nie ma ruchu, to jest jedno. A drugie, to jeszcze powiem, że wielu sprzedających może większość, może wszyscy prawie wszyscy chcąc wstawić swoją ofertę, Nieruchomości, w sposób naturalny przeglądają to, co inni chcą sprzedać, porównują się z innymi, więc oni też generują ruch. A trzecią sprawą, no to już w ogóle opieranie się na wiadomości z całym szacunkiem do Was z jednego portalu jest również nie do końca takie dobre, ponieważ ta oglądalność może wzrosnąć chociażby dlatego, że dany portal w danym miesiącu prowadzi super akcję promocyjną, no to jest po prostu informacja o tym, że ktoś więcej oglądał, tak czy nie, Marcinie? Tak, dokładnie, no to, to, tak jak wspomniałem, o ile grudzień jest okresem zastoju, o tyle styczeń jest takim odbiciem. Rok do roku tak jest, że po świętach, po spotkaniach rodzinnych, po powrocie do pracy ruszamy z poszukiwaniami i to szukamy zarówno ofert kupna, jak i ofert wynajmu. Co no właśnie, zsumowanie jednego i drugiego, co się składa na oglądalność serwisu nieruchomościowego i podanie tego, że ludzie rzucili się na mieszkania, no nie do końca jest prawdą. I to co wspomniałeś w styczniu znowuż intensywnie ruszają kampanie reklamowe, co też przekłada się na wzrost oglądalności. Krótko mówiąc, wzrost oglądalności w styczniu. Nie świadczy o wzroście zainteresowania nieruchomościami w szerszej skali. Jest to typowy, cykliczny trend i, i tak, tak to zostawmy. Tak więc cieszmy się albo smućmy, że na rynku nie przybyło nagle 38% kupujących. To po prostu naturalne zachowanie. A teraz, jeszcze zanim przejdziemy do tej szarży na kawalerki, to takie małe wyjaśnienie. Tutaj będę pokazywał różne wykresy: wykresy z danych pochodzących z Morizona i gratki oraz wykresy dotyczące danych z GUS. I będziemy mówili o właśnie o liczbie pokoi lub o liczbie izb w mieszkaniu, bo trzeba pamiętać, że gus kwalifikuje, na przykład, mieszkanie jednopokojowe z widną kuchnią odpowiednio dużą jako mieszkanie dwuizbowe, a z ciemną kuchnią to już i małą to będzie już mieszkanie jednoizbowe. U was to raczej bardziej są liczone pokoje, jak rozumiem, więc pamiętajmy o tej różnicy, bo część tych dwuizbowych może być jednoizbowa, albo dwupokojowych, może być trzyizbowa i tak dalej, liczone przez GUS. Poza tym u Marcina, analiza odnosi się wyłącznie do mieszkań. GUS analizuje tak zwane lokale mieszkalne, a lokale mieszkalne dla Gusu to jest budynek jednorodzinny, który w dodatku może mieć zgodnie z definicją swoją dwa lokale. Wobec tego pamiętajmy o tej różnicy, ale te dane warto porównać. Aha, jeszcze ważna rzecz, dane Gusu. Przeciwnie do danych Marcina, pochodzą z 2021 roku, dlatego że nie ma danych jeszcze gus za rok 2022. Nie jest naszą winą, że głos kilka miesięcy będzie opracowywał te dane, ale trzeba też pamiętać, że tak naprawdę te różnice między poszczególnymi latami w strukturze mieszkań. Nie są aż tak ogromne, żebyśmy nie mogli porównywać danych Marcina obecnych do 2021 roku. No i Marcinie, ty jesteś oczywiście zwolennikiem teorii, bo wiem z dawnych naszych audycji, że lepiej jest mieć niż wynajmować wobec najmować coś. Wobec tego mnie żeby nam było ciekawiej, przypadła. Rola odwrotna, będę chciał udowodnić coś innego, a co z tego wyjdzie, no to Państwo sami zadecydują, i pierwszym takim wykresem, no właśnie, to powiedz nam, co tu widzimy. Tak, tu przy, przygotowałem dla Państwa dane statystyczne prezentujące średnie ceny ofertowe kawalerek w 20 największych miastach Polski. Te ceny. Jakie są, można powiedzieć, każdy widzi. No tanio nie jest. W Warszawie w tej chwili średnia cena ofertowa kawalerki to 460 tysięcy złotych. Podkreślam, średnia. Oczywiście Przy tym ma... jeszcze przypomnijmy, że ty jako kawalerkę uważasz mieszkanie jednopokojowe również, bo niektórzy za kawalerkę uważają po prostu mieszkanie z jakąś tam kuchenką dwupalnikową w przedpokoju, a nie ty to mieszkanie jednopokojowe, tak? Dobrze powiedziałem? Znaczy, tak jak to ujmują oferenci e, dodający ogłoszenia do naszych serwisów, jednopokojowe może to być zarówno jeden pokój i kuchnia osobno, ale też może to być jeden pokój i kuchnia w korytarzu. To jest e, mieszkanie jednopokojowe w rozumieniu bazy danych e, serwisu ogłoszeniowego. Jest zaznaczony jeden pokój to jeden pokój. Krótko mówiąc, takie mieszkanie w metrażu między 20 a 40 m2 w Warszawie kosztuje średnio 460 tysięcy złotych. Są oczywiście oferty tańsze. Można kupić mieszkanie jednopokojowe za nieco ponad 300 tysięcy złotych, ale oczywiście są też dużo droższe. Są kawalerki oscylujące w granicach miliona złotych w Warszawie. Prawdę powiedziawszy Ciężko jest znaleźć w Warszawie mieszkanie poniżej 300 tysięcy złotych. No chyba, że bardzo małe na peryferiach albo wymagające remontu. Zdarzają się, ale z analiz, jakie robiłem jeszcze w zeszłym roku, no, takie oferty można policzyć niemalże na palcach jednej ręki. Jeśli chodzi o inne miasta, no to wiadomo, jest taniej niż w Warszawie. Tutaj od razu widać: Kraków około 10% niższa jest średnia cena kawalerki. No ale jak już spojrzymy na zabrze, w którym kawalerka kosztuje średnio 164 tysiące złotych, no to przypuszczam, że mieszkańcy dużych miast Warszawy, Krakowa, Gdańska, Wrocławia. No, spojrzą na to z rozrzewnieniem, marząc o tym, żeby takie ceny były właśnie w dużych miastach. No niestety, rynek pracy zupełnie inny, zarobki zupełnie inne, rynek nieruchomościowy inny, no i ceny też inne. I tak jak powiedziałem, w pierwszej kolumnie tej tabeli zebrałem średnie ceny ofertowe kawalerek obecnie oferowanych na rynku. W drugiej i trzeciej kolumnie. Mam informacje na temat tego, jak wyglądałaby w tej chwili rata kredytu hipotecznego zaciągniętego w banku na zakup właśnie kawalerki na 25 lat z 20% wkładem własnym. No i cóż, w Warszawie, gdybyśmy zdecydowali się na zakup tej średniej wielkości przeciętnej kawalerki za 460 tysięcy złotych, mielibyśmy 20% wkładu własnego, czyli 92 tysiące złotych, a resztę, na resztę zaciągnęlibyśmy kredyt, to przez 25, znaczy, przez 25 lat co miesiąc płacilibyśmy ratę, która w tej chwili wynosiłaby około 3 tysięcy złotych. To zależy od tego, jakie oprocentowanie kredytu byśmy wybrali, czy stałe, czy zmienne. W przypadku stałego jest to niespełna 3000 zł miesięcznie. Obecnie w przypadku oprocentowania zmiennego jest to nieco ponad 3100 zł miesięcznie. I te, te porównania, te wyliczenia zrobiłem dla wszystkich 20 mm, największych w Polsce miast a w kolejnej kolumnie tabeli porównałem to z aktualnymi średnimi czynszami za wynajem kawalerki, czynszami nie obejmującymi opłat dla administracji, czyli czynszami netto. No i jak widać te kwoty są bardzo zbliżone w tej chwili, aczkolwiek w większości przypadków nieco taniej w tym momencie jest wynająć kawalerkę. E i to jest dylemat dla wielu osób. No właśnie, czy kupić, czy wynająć małe mieszkanie? No i myślę, że to będzie przedmiotem naszej dalszej dyskusji z Tomkiem. No ale to właśnie powiedz, dlaczego ty uważasz, że lepiej jest kupić, bo to znam te Twoje tłumaczenia, a ja potem przedstawię swoje. Okej, okay. znaczy, to jest rzeczywiście stricte moja opinia, aczkolwiek wiele osób, moich przyjaciół, znajomych, rodziny ją podziela. Dlaczego warto kupić mieszkanie? No dlatego, że wynajmując je przez kolejne miesiące, lata, pieniądze, które wydajemy na wynajem, bezpowrotnie od nas odchodzą, znikają. Nic z nich nie mamy, oprócz tego, że mamy zapewniony dach nad głową. Na ten czas właśnie wynajmu. Tymczasem kupując mieszkanie na kredyt. No jednak część tych pieniędzy, znaczy wszystkie te pieniądze idą do banku, żeby ten kredyt spłacić. Natomiast w zamian oprócz dachu nad głową, tak na bieżąco, budujemy swój majątek. Po tych przyjmijmy 25 latach spłacania kredytu mamy mieszkanie na własność możemy nim rozporządzać, możemy w nim mieszkać nie ponosząc już tych comiesięcznych opłat za kredyt ani za wynajem, możemy je sprzedać. Tutaj dobry przykład, jeżeli jesteśmy już, że tak powiem, w sile wieku, no to czy dalej będziemy mieli tak dobre zarobki, żeby cały czas wynajmować mieszkanie? Trudno powiedzieć. Natomiast w wypadku spłacenia kredytu, już w tym mieszkaniu możemy mieszkać i nie martwić się o to, że właściciel może nas wyrzucić, bo nie mamy, nie mamy na czynsz. Co więcej, mając takie mieszkanie, niezależnie od tego, czy na przykład w spadku dostaniemy drugie, czy wrócimy z jakichś powodów, nie wiem, do rodziców, czy przeprowadzimy się do męża, do żony, no jest to nasz majątek, nasz kapitał. Który chociażby możemy w pewnym momencie sprzedać, i jeżeli nasza sytuacja ekonomiczna w tym okresie senioralnym, że tak powiem, się pogorszy, będziemy mieli środki, środki do życia, ewentualnie, co też jest znane zjawisko, możemy sprzedać mieszkanie, mając je w droższym mieście, na przykład nie wiem, w Warszawie czy w Krakowie, i za te pieniądze, Kupić na, nawet takie samo mieszkanie w mniejszym mieście, a pozostałą gotówkę przeznaczyć na, na inne cele, nie wiem, czy na życie, czy na przykład na nagłą operację, czy cokolwiek. No krótko mówiąc, spłaciwszy kredyt hipoteczny, mamy majątek w postaci mieszkania, w postaci nieruchomości, płacąc przez ten czas e, czynsz najmu, no nic, nic nie odkładamy. No dobra, to teraz ja przedstawię swoją opinię, trochę inną. To znaczy, tak powiem od razu, że to naprawdę trzeba wybrać samemu, co się woli, rozważyć temat, że trumna nie ma kieszeni, więc tego mieszkania, w którym mieszkacie, nie zabierzecie ze sobą, nie skonsumujecie tej wartości mieszkania. Najwyżej będziecie mogli przekazać to w spadku swoim wstępnym. I też od razu powiem, że dane Marcina są tendencyjne, tak jak pytania w filmie Rejs. No dobrze, w Polsce trzeba powiedzieć, że stopień posiadania własności mieszkań, w których mieszkamy, jest bardzo wysoki. To około 86% w Polsce ludzi mieszka we własnych mieszkaniach, reszta jest wynajmowana. I ten najem prywatny to jest. Ledwie około 4% rynku, ten taki drogi najem, są ludzie, którzy mieszkają w mieszkaniach komunalnych, zakładowych, współdzielczych, lokatorskich, no w ogóle jakichś takich, które nie stanowią własności. I ci ludzie są w jakiś sposób szczęśliwi, ponieważ oni płacą tylko. Czynsz do administracji. Wobec tego taki człowiek, na przykład w Warszawie, mając takie mieszkanie, mieszkający w takim, nazwijmy to w cudzysłowie, oczywiście uspołecznionym najmie, oszczędza co miesiąc 2700 złotych, razy 12 miesięcy, razy 25 lat. Ja bym chciał tak móc oszczędzać. Od razu powiem. I jaka jest prawda? Prawda jest też taka. Że w krajach takich mocno rozwiniętych, bardziej niż Polska, bogatszych, krótko mówiąc, które dłużej kumulowały swój zasób, na przykład w Niemczech liczba mieszkańców mieszkających w swoich własnych mieszkaniach jest grubo poniżej 50%, tam 40 z kawałkiem, niedużym kawałkiem, reszta wynajmuje, jeżeli masz rozwinięty rynek najmu, bo w Polsce rynek najmu nie jest, tak szczerze mówiąc, Według mnie rozwinięty z uwagi na małą, właśnie ofertę najmów, to te mieszkania do najmu są drogie. Jeżeli masz tak, że większość mieszkań jest wynajmowanych, to one już aż tak bardzo drogie nie są i wtedy relacja własność a najem robi się inna. Ja oczywiście od razu podam, żebyśmy nie wracali do tematu, że ja zgadzam się, że jak jesteś starszą osobą i Sprzedajesz mieszkanie, to na koniec życia, masz mieszkanie, to na koniec życia możesz chociażby sprzedać je i wynieść się gdzie indziej. Masz jakieś pole do manewru, to prawda, ale to jest też chyba kwestia życia, jak chcemy żyć? Czy chcemy, jak ten basikonik biegać po polu, czy też odkładać jak pszczółka? No Tomku, znaczy do twojego. Ja też nie mam nic przeciwko Twojemu podejściu. Ja też bym chętnie być może nie, płacił, nie spłacał kredytu przez 25 lat, tylko od razu mieszkał w mieszkaniu, które można tanio wynająć. No ale jak właśnie, jak wspomniałeś, tych mieszkań tanich w Polsce nie mamy, a te, które są zakładowe, socjalne, komunalne, no to nie oszukujmy się, to my w jakiejś mierze za nie płacimy, tak? Jeżeli mamy y, mieszkanie, y, które zapewnia jakiejś rodzinie gmina, no to nie znaczy, że pieniądze na utrzymanie, na remonty tego mieszkania spadają z nieba, no one idą, te pieniądze na, na te remonty, na utrzymanie idą z naszych podatków, więc to nie jest tak, że my za to nie płacimy. My też płacimy za te mieszkania, których nie wynajmujemy, a wynajmują inni. Widzimy. Tak, no tu widzimy rozkład tego, jakich mieszkań w tej chwili Polacy szukają na rynku mieszkaniowym i jest to rozkład w ujęciu po liczbie pokoi. No i jak widać kawalerki są obiektem zainteresowania ponad 12% obecnie szukających ofert sprzedaży mieszkań. Znakomita no nie większość, ale duża część poszukujących tradycyjnie szuka mieszkań dwupokojowych, to jest ponad 42% klientów, trzypokojowe, niemal idealnie 1 trzecia. Popytu. Czteropokojowe niespełna 12%. Tutaj w ostatnich latach, ja sobie to porównałem z danymi z przełomu 2019-2020. No wyraźnie widać, że zmniejszył się udział klientów na duże mieszkania, czteropokojowe i większe. Wzrósł udział klientów szukających właśnie kawalerek. Teraz spójrzmy się na liczbę transakcji lokali mieszkalnych ogółem. To tutaj bez rozróżnienia, czy to rynek wtórny, czy rynek pierwotny w 2021 roku i widzimy to samo, co Marcin mówił. Ciężar to są w przypadku GUSU podkreślam, izby, dwu-, izbowe lokale. To jest większość tego obrotu. izbowe to jest w ogóle zdecydowana większość, czyli rynek koncentruje się na głównie tych mieszkaniach. Te kawalerki to jest jakiś margines, a tutaj te 60 parę tysięcy to od razu trzeba też dodać, że to są transakcje w dużej części domami mieszkalnymi. Tak, Proszę. ten wykres, wykres Tomku, który pokazałeś, Gusowski, tam jest dosyć wyraźny rozjazd między liczbą sprzedanych, kupionych Mieszkań dwupokojowych versus trzypokojowych. Czyli wyraźnie na tym gus wykresie widać, że gros transakcji to były mieszkania trzypokojowe, co stoi w sprzeczności z tym, co wynika z naszych analiz, gdzie ponad 40% klientów szuka mieszkań dwupokojowych. To może wynikać właśnie z tego, że inaczej GUS liczy pokoje versus izby, tak? Czyli Dokładnie. mieszkanie dwupokojowe z kuchnią według gusu jest mieszkaniem trzyizbowym. Według naszych analiz i naszych danych dwa pokoje to dwa pokoje. Dokładnie tak i tutaj to widać na tym wykresie pokazującym strukturę sprzedaży lokali, chociażby na rynku wtórnym według powierzchni, gdzie ten dominujący segment to jest między 40 a 60 metrów. Czyli to są mieszkania dwupokojowe, może trzypokojowe, małe, tak, dwupokojowe, niektóre większe tutaj się łapią i to jest główny, zresztą zobacz, jeżeli chodzi o wartość, to to jest niemalże dominujący segment obrotu, licząc wartościowo. Jeszcze raz wracam. Widać wyraźnie, że rynek, Mieszkaniowy w Polsce koncentruje się na mieszkaniach, 2-3 pokoje. Teraz już nie wchodźmy, czy to są izby, czy pokoje, ale to jest ten, ten segment, między 40 a 60 metrów. To jest też ten segment, na który ludzie najchętniej wydają pieniądze i wcale nie inaczej było w, na przykład w 2022 roku, przynajmniej ja tego nie widziałem. Dodam też, że deweloperzy to zauważają i oni Chytrze na przykład teraz robią mniejsze mieszkania. Dzisiaj bardzo często ta produkcja deweloperska, trzy pokoje to jest ledwie 50 par metrów, nawet 60 metrów, nie przeszkadza, nie przekracza nad czym ubolewam. No dobrze, czy w takim razie widzicie u siebie jakąś szarżę na te kawalerki, ludzie je wykupują, jest większe zainteresowanie nimi? Jak to wygląda u Was? Tak, niewątpliwie w ostatnich czasach, zwłaszcza kiedy jest trudniej o kredyt hipoteczny. No, to zainteresowanie mieszkaniami mniejszymi, kawalerkami dwupokojowymi i trzypokojowymi o małych metrażach jest wyraźnie proporcjonalnie większe niż, niż w poprzednich latach. No, tak jak wspomniałem, wynika to z tego, że zdolność kredytowa bardzo wyszczuplała mniej pieniędzy klienci mogą przeznaczyć na zakup. Siłą rzeczy, ograniczają swoje oczekiwania, jeżeli są zdecydowani na zakup, bo niektórzy po prostu odkładają ten zakup na bliżej nieokreśloną przyszłość. Natomiast ci, którzy teraz to mieszkanie chcą kupić, no kupują albo mniejsze albo w innej gorszej niż pierwotnie zakładali realizacji. Struktura, podaży ofert sprzedaży mieszkań w tej chwili na rynku, jak się przedstawia. Jeżeli weźmiemy, jeżeli spojrzymy na rynek pierwotny, kawalerki stanowią blisko 8% wszystkich ofert w tej chwili dostępnych do kupienia. Mieszkania dwupokojowe niespełna 40%. Najwięcej w tej chwili ofert sprzedaży stanowią mieszkania trzypokojowe, prawie 40%. Prawie 15% to mieszkania duże, czteropokojowe lub większe. Na rynku, przepraszam, mówiłem o rynku pierwotnym. Na rynku wtórnym te proporcje są bardzo podobne, aczkolwiek widać, że kawalerki mają większy udział na rynku wtórnym niż na pierwotnym. Mieszkania dwupokojowe również. No to może oznaczać właśnie, że deweloperzy wiedzą już, że klienci są ubożsi no i prędzej kupią mniejsze mieszkania niż te duże. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam też do zamawiania wręcz audycji na określone tematy. Chętnie ją zrobimy taką audycję. Trzymajcie się i cześć, do zobaczenia.